Zaczynamy i dzielny poranek niestety z tematem dosyć trudnym, ale który wydaje się był też trudny do pominięcia właśnie na sesji, w której zastanawiamy się nad sytuacjami kryzysowymi w kościele i w ogóle w naszej cywilizacji. Otóż, no właśnie kiedyś nie tak dawno, znaczy no parę lat temu rozmawiałem z pewnym księdzem, który właśnie był naszym duszpasterzem akademickim i który właśnie bardzo się na zagrożenie współczesnego świata koncentrował i dla niego no, największym problemem to było LGBT. No i powiedział, że to jest w ogóle Sodoma i Gomora i największy kryzys współczesnego świata. I ja na to, jak go słuchałem, stwierdziłem, no dla mnie nie. Dla mnie największym zagrożeniem współczesnej cywilizacji jest kryzys prawdy. Bo w chwili, kiedy zaczynamy nawet dyskutować na temat LGBT, to w tym momencie po prostu stwierdzamy, że każdy z nas ma swoją prawdę, każdy z nas ma swoje argumenty i to są światy kompletnie niekompatybilne. W ogóle do żadnych, że tak powiem, obiektywnej rzeczywistości dojść się nie da, bo na samym końcu pada padają argumenty typu, bo my mamy inne wartości. Tak, my mamy wartości lewicowe, postępowe, ekologiczne, czy jakieś tam inne, a wy macie wartości prawicowe, faszystowskie, średniowieczne. I to jest coś w takich dyskusjach znacznie istotniejszego niż to, jaka jest prawda. I właśnie dlatego może zastanówmy się w ogóle, czym ta prawda jest. Zacznijmy może od początku. Jak w świecie greckim rozumiano prawdę i zobaczymy, że jest to w jakimś sensie pojęcie nie do końca kompatybilne z biblijnym pojęciem prawdy. Otóż dla Greków to samo słowo aletheia, które zawiera rdzeń lat, to znaczy ukrywać się. I od tego pochodzi czasownik lantanein, ukrywać się. A no to jest przedrostkiem przeczącym i oznacza termin przeciwny. Zatem aletheia to znaczy coś, co się nie kryje. Coś, co jest oczywiste. I co ciekawe, kiedy patrzymy nawet na definicję filozofów, którzy działali w tym okresie, oni się co prawda nie zajmowali tak bardzo pojęciem prawdy, ale kiedy już się zajmowali, no to te definicje są takie dla nas dosyć naiwne i takie dosyć mało w każdym razie się wydają nam wyjaśniające istotę rzeczy. Na przykład Arystoteles pisze w Metafizyce: prawda jest wtedy, gdy mówimy, że coś jest, gdy jest, oraz że czegoś nie ma, gdy tego nie ma. No to jest coś, co w tym momencie budzi no, wzruszenie ramion i mówi, no przecież no, nic bardziej banalnego nie można by było wygłosić. I to i największy filozof świata starożytnego coś takiego pisze w Metafizyce. No potem chrześcijańscy myśliciele też się nad prawdą zastanawiali dużo bardziej niż pogańscy filozofowie, no ale
na przykład u świętego Hilarego w traktacie o Trójcy Świętej czytamy: prawda czyni istnieniu czegoś jawnym i oczywistym. No to też jest, właśnie idzie jak najbardziej w ślad no, takiego intuicyjnego dla Greków rozumienia prawda jako czegoś oczywistego. No i u świętego Augustyna podobnie. Prawda jest wtedy, gdy staje się oczywiste to, co jest. No, tak. No i do tego też dochodzą pewne pierwsze takie dokładniejsze, starożytne definicje prawdy jako sądu obiektywnej rzeczywistości. No i tu znowu zdanie Arystotelesa, które budzi w tej chwili, może budzić nasze zadziwienie z metafizyki. Nie dlatego jesteś biały, że my tak poprawnie myślimy o tobie, ale dlatego, że gdy mówimy o tobie, że jesteś biały, to ty naprawdę jesteś biały. Więc przytaczam to zdanie, dlatego że potem w XVI wieku, począwszy od XVI wieku, znajdziemy definicje prawdy, które dokładnie przeczą temu, co tutaj mówi Arystoteles w metafizyce. To będzie dokładnie na odwrót. I na przykład dla świętego Augustyna prawda to jest coś, przez co osądzamy rzeczy niższe, to znaczy materialne. To jest też no, dosyć definicja kontrowersyjna, która no, uchwyca pewien aspekt prawdy, jak zobaczymy, pewien tylko aspekt. No ale nie jest to jakaś definicja zadowalająca, której byśmy powiedzieli, że uchwyciła istotę rzeczy. Teraz przechodzimy do świata zupełnie innego, świata hebrajskiego. I tam się okazuje, że etymologia, emet, prawda, jest kompletnie inna. I intuicyjnie rozumienie prawdy jest kompletnie inne. Rdzeń aman, od którego pochodzi termin emet, znaczy utrzymywać, podtrzymywać, podeprzeć. I stąd wywodzi się słowo amen, oznaczające za prawdę, prawdziwie, a także słowo emuna, które oznacza wiarę i wierność. Także dlatego w psalmach tak często wiara i prawda to są czasem wręcz zamienniki, bo to są prawie że te same słowa, no, które wywodzą się z takiego samego rdzenia, tylko to troszeczkę z innym niuansem semantycznym, tak? Więc emet, czyli prawda, oznacza coś, na czym można się oprzeć, czemu można zawierzyć. I tutaj mamy bardzo piękną grę słów u proroka Izajasza, rozdział 7, wiersz 9. I teraz no, Biblia tysiąclecia to tłumaczy, jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. No to jest Izajasz, który przed królem judzkim zapowiada im te jakieś słowa, których wzywa do zawierzenia Bogu, wiary. No i kończy to właśnie tak: jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Dosłownie po hebrajsku im lo taminu le te amenu. Czyli gdybyśmy to chcieli przetłumaczyć słowo w słowo, to znaczy, jeżeli nie pozwolicie się na tym oprzeć, to jest tak zwany sprawczy tryb, nie zostaniecie podtrzymani przez Boga. Prawda? Jeżeli wy nie pozwolicie, aby na tym Słowie Bożym, które właśnie do was wypowiedziałem, oprzeć się, zawierzyć mu, oprzeć swoje życie jak na skalę, na której można się oprzeć,
bo na pewno się nie ruszy i nas nie zawiedzie, to się nie, to nie zostaniecie przez Boga podtrzymani. No właśnie. I co ciekawe, no my dlatego, kiedy pada w Biblii słowo prawda, to my za bardzo nie rozumiemy często, o co chodzi i czemu jest tam jakaś prawda, kiedy właśnie nasze rozumienie prawdy często bywa bardziej greckie niż to. I my nie za bardzo wiemy, jak w ogóle, no, najwyżej ten termin prawda, kiedy czytamy w naszej świadomości, jakoś taka przenośnia poetycka funkcjonuje. I niestety my tego nie rozumiemy, że dla starożytnych Hebrajczyków prawda to jest co? Znaczy można było zawierzyć swoje życie, można się było pewnie oprzeć. Można było powiedzieć, no to tak trochę jest, jeżeli na przykład powiem, że jest piękna pogoda, jeżeli to na przykład, albo no nie, bo powiedzmy, że pada deszcz, tak? Jeżeli zawierzę temu słowu, no to znaczy, że się ubiorę w płaszcz przeciwdeszczowy, wyjdę z parasolem i nic mi się nie stanie, bo po prostu się oparłem na tym słowie, tak? A jeżeli to słowo było, jeżeli termin był fałszywy, więc nie jest to skała, na której mogę się oprzeć, na przykład ktoś powiedział, że pogoda jest piękna, ja się wsparłem na tym, wyszedłem sobie, prawda, bez parasola, pod koszulką tylko, no to powiedzmy, że się przemoczyłem i się przeziębiłem, więc no to jest rzeczywistość, to jest to słowo, na którym się nie mogłem oprzeć, no. Oparłem się na skale pewnej, tylko na skale chybotliwej, po której wpadłem w przepaść, tak? I to znakomicie widać właśnie u jednego współczesnego autora, Antoine de Saint-Exupéry, który głównie jest z Małego Księcia, u nas znany i popularny. Ale to akurat pochodzi z książki innej, Ziemia, planeta, ludzi z 1939 roku. No on opisuje tam swoje przeżycia jako pilota, który często właśnie latał w jakichś warunkach ekstremalnych nad Atlantykiem albo nad pustynią. No i właśnie kiedy w jakiejś tam pustyni właśnie na Saharze wylądował, no to taką refleksję zapisał. Prawda to nie jest coś, czego się dowodzi. Jeśli na tym gruncie, a nie na innym, drzewa pomarańczowe, bo on tam zobaczył w tej oazie pięknie rosnące drzewka pomarańczowe. Te drzewa pomarańczowe rozwijają solidne korzenie i przynoszą owoc, to ten grunt jest prawdą drzew pomarańczowych. Jeśli ta właśnie religia, kultura, skala wartości, ten właśnie rodzaj działalności, a nie coś innego, sprzyjają pełni człowieka, ujawniają mu wielkość, o której nie wiedział, to owe wartości, kultura i działanie są prawdą człowieka. A co z logiką? Niech sobie radzi, aby zdać sobie sprawę z życia. No, Saint-Exupéry pisze to już w tym czasie, kiedy były już kompletnie inne koncepcje prawdy, prawdy sprowadzonej do rachunku logicznego, który prawda i fałsz stały się po prostu wartościami zmiennych logicznych. I z tego powodu pisze, co na to logika. No. Mówi, logika swoja, ale prawda tak naprawdę właśnie i z istotą prawdy to jest to, co on pisze. I on właśnie jako jeden z nielicznych współczesnych autorów ma biblijną intuicję prawdy. To jest ktoś, kto ma naprawdę biblijną intuicję.
jeżeli przeczytamy to, to nam znacznie łatwiej będzie zinterpretować słowo prawda w biblijnych tekstach, bo to jest dokładnie to. No i wreszcie, po okresie starożytnym następuje pewien przełom i to jest przełom bardzo duży. I on się dokonał w kulturze europejskiej za przyczyną świętego Tomasza z Akwinu. Ale definicja prawdy, jaką on rozpowszechnił, nie pochodzi od niego, jak się okazuje, o czym zresztą on jawnie pisze. To jest pierwsza nietrywialna definicja prawdy, która się rozpowszechniła poprzez łacińską formułę veritas est adequatio rei et intellectus, czyli prawda jest odpowiedniością poznawanej rzeczy i poznającego umysłu czy intelektu. I co prawda nie w sumie teologicznej, ale w innym dziele De Veritate święty Tomasz z Akwinu bez ogródek właśnie przyznaje, że nie jest autorem tej definicji, że on zapożyczył od pewnego żydowskiego lekarza i filozofa Izaaka ben Israela, który żył na przełomie IX i X wieku. To jest ktoś, Żyd, który urodził się w Egipcie i następnie przeniósł się do Kairuanu, do tego wielkiego muzułmańskiego sanktuarium. Może ktoś tam był i wie, o co chodzi. I tam wykładał medycynę, ale przy okazji też pisał różne książki filozoficzne. Jak widać, muzułmanie go jak najbardziej akceptowali. Był raczej kontynuatorem neoplatonizmu, a nie arystotelikiem, tak jak święty Tomasz z Akwinu. Ale napisał właśnie definicję prawdy z takiego dzieła o definicjach. No, najpierw napisanego po arabsku właśnie, no bo był takim, no kimś w rodzaju profesora uniwersytetu, który jakiś tam szkoły, które przy tym sanktuarium muzułmańskim powstało w Kairuanie, no i potem zostało to przetłumaczone prawie równolegle na hebrajski i na łacinę. I święty Tomasz rozważa mnóstwo jakichś takich definicji prawdy, po czym mówi jednak najlepsza definicja jest tego Żyda Izaaka. I się nią po prostu bardzo potem konsekwentnie posługuje, wyjaśniając także przy okazji, o co chodzi. No, z tym, że on ją tak wyjaśnia w duchu filozofii arystotelejskiej. Że człowiek jest w stanie poznać istotę poznawanej rzeczy w ten sposób, że ją we właściwy sposób kojarzy z koncepcją czy też ideą wytworzoną w umyśle. I to tłumaczy, czemu to jest możliwe. Otóż dlatego, że Bóg, twórca wszystkich rzeczy i ich istot, ta istota, no to jest jak gdyby taki projekt, no, zasada funkcjonowania. No coś, co sprawia, że kot jest kotem, pies jest psem, no i tak dalej. O, jakaś taka zasada, która każe rzeczom się właśnie zachowywać i działać tak, jak no po grecku to jest po prostu logos, tak, no. I właśnie ten, który utworzył te istoty rzeczy, dał człowiekowi zdolność rozumienia swojego dzieła poprzez pewne wrodzone idee umysłu. I tutaj sobie trzeba powiedzieć, że taka definicja prawdy jest już bardzo subtelna,
bo ona po prostu polega na matematycznym odwzorowaniu dwóch rzeczywistości. Jedna to jest rzeczywistość świata zewnętrznego, materialnego, która jest w jakiś sposób odwzorowana na koncepcje, na idee umysłowe, które są niematerialne. W tym, że bywają odwzorowania dokładne i niedokładne, bywają odwzorowania prawdziwe i fałszywe. No, jeżeli to odwzorowanie będzie fałszywe, no, to nam uniemożliwi skuteczne działanie w świecie i nasze wyobrażenia będą prowadziły do jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Mogę? Tak. Bo trudna definicja, żebym zrozumiał sens. Czyli prawda jest wówczas, gdy opisujemy rzeczy takie, jakie są. Takie, jakie są, tylko że musimy sobie powiedzieć, że takie, jakie są, dla świętego Tomasza z Akwinu, takie, jakie są, to znaczy taki, jaki był zamiar Boga wobec nich. Właśnie, to jest bardzo ważne. Bo my sobie możemy sobie powiedzieć, że istnieje jakiś świat obiektywny, który istniał sobie zawsze. A tutaj nie, tutaj święty Tomasz Akwinu mówi, że każda rzecz ma jakąś swoją istotę, którą nadał ją Bóg. Znaczy to jest bardzo podobny pomysł z Arystotelesa, może w troszeczkę inny sposób wyrażony. U świętego Tomasza jest to łatwiej opowiedziane, bo widzimy, że u Arystotelesa to czasem te definicje są takie, że no typu masło maślane i nic nam nie mówią. A tu jest już właśnie dzięki temu, że on właśnie się dogrzebał tego dzieła Izaaka, no to mógł o tym znacznie precyzyjniej mówić. Ale to jest tylko jedna rzecz. Mianowicie to jest odwzorowanie jakiejś rzeczy zewnętrznej, materialnej na koncepcje umysłowe. Ale jest jeszcze drugi rodzaj odwzorowania, który dotyczy świata Boga, czy też jak mówił, jak to sobie przedstawił święty Tomasz Akwinu, umysłu Boga i umysłu człowieka albo rzeczy, która została stworzona przez Boga. I to jest właśnie, to będę się starał wyjaśnić na następnym zaraz wam slajdzie, to pokażę, ale najpierw sobie przeczytajmy. No nieproste rozważania świętego Tomasza Akwinu z sumy teologicznej, które moim zdaniem są niesłychanie odkrywcze nawet dla nas w tej chwili. Więc pisze święty Tomasz, prawda polega na odpowiedniości umysłu i rzeczy, ale może się odbywać to tak, to jest sposób pierwszy, że umysł jest przyczyną rzeczy i wtedy jest dla niej zasadą i miarą, tak jak to czyni Bóg. Czyli jak gdyby Bóg w swój zamiar stwórczy odwzorowuje na stworzenie, na to, co stwarza. Pan Bóg chce stworzyć niebo i ziemię, jest jak gdyby w jego umyśle i po czym ta jego myśl zostaje odwzorowana na to, że to niebo i ziemia rzeczywiście zostały powołane do istnienia. O, tak. To jest ten sposób pierwszy, ale to tylko tak Bóg potrafi właśnie dokonać takiego odwzorowania. I to jest sposób jakby pierwszy, albo tak, że to umysł otrzymuje wiedzę od rzeczy. No to, że umysł otrzymuje wiedzę od rzeczy, to tak właśnie człowiek odwzorowuje rzeczywistość obiektywną, niebo i ziemia, kamienie, zwierzęta, na jakieś swoje kategorie umysłowe.
W drugim przypadku rzeczy są zasadą i miarą umysłu. No, dlatego, że one istnieją w jakiś sposób niezależnie od naszego umysłu. Zaś prawda polega na odzwierciedleniu rzeczy przez umysł, jak to się zdarza ludziom. W ten sposób, w zależności od tego, czy dana rzecz jest lub jej nie ma, nasze myśli i słowa są prawdziwe lub fałszywe, tak? O, myślę, że to jest jasne. Lecz w przypadku Boga, w przypadku Boga prawda polega na odzwierciedleniu zamysłu przez rzecz. Że Bóg chce stworzyć coś, więc najpierw to tylko w jego umyśle jakby istnieje, dopiero potem ten zamysł jest odwzorowany w ten sposób, że ta rzecz rzeczywiście zaczyna istnieć przez stwórczy akt Boga. Podobnie mówimy, że dzieło artysty jest prawdziwe, jeśli odzwierciedla jego kunszt. Także mówimy prawdziwy Rembrandt. Tak, wchodzimy do muzeum, patrzymy na obraz, tak, ten obraz mógł namalować tylko on, nikt inny. Prawda? To jest... dzieło artysty jest prawdziwe, jeśli odzwierciedla jego kunszt. Dlatego Boża sprawiedliwość, która ustanawia rzeczy zgodnie z porządkiem jego mądrości, jest słusznie nazwana prawdą. No i to jest właśnie ta prawda w sensie drugim. I teraz może, żeby to było bardziej jasne, przedstawię to na schemacie. Więc tak, istnieją rzeczywiście te trzy rzeczywistości i między nimi mamy pewnego rodzaju odwzorowania. Mamy rzeczywistość fizyczno-biologiczną, nazwijmy ją materialną. No, jakieś tam lądy, kontynenty, zwierzęta, rośliny, ale także mamy pewne artefakty, pewne ludzkie produkty, które same by nigdy nie powstały, gdyby człowiek ich nie wymyślił. Następnie mamy przestrzeń myślową, przestrzeń kognitywną, pojęciową, semantyczną, różni autorzy różnie ją nazywają, gdzie są pewne artefakty umysłowe, jakieś plany, jakieś projekty, logiczne rozumowania, także obiekty matematyczne łącznie z przeprowadzonymi obliczeniami. To wszystko to jest przestrzeń kognitywna. I wreszcie mamy przestrzeń Boga, o której niewiele możemy powiedzieć, która poza tym, że wiemy, że Bóg jest miłością, więc można to nazwać przestrzenią miłości agape, w odróżnieniu od miłości innych, żeby to było jasne, że to jest jakiś specjalny rodzaj miłości. Ksiądz Tischner zaproponował termin przestrzeni agatologicznej. Po grecku agatos to jest dobre, czyli to jest dobroć Boża, no w jakimś sensie. I człowiek, trzeba od razu sobie powiedzieć, jest oczywiście elementem tej przestrzeni fizyczno-biologicznej, no bo istnieje jako byt materialny. Równocześnie jest bytem, który posiada tą przestrzeń kognitywną, ponieważ ma rozum i wolę, ale oprócz tego jeszcze, i to jest właśnie cała rzecz, o której wielkie spory zachodzą w filozofii i nie tylko, ma pewien także udział w tej przestrzeni Boga, agatologicznej. Ale to jest tylko jak gdyby udział szczątkowy, udział bardzo niepewny. I w zasadzie według chrześcijańskiej koncepcji sens życia człowieka polega na tym,
aby się w pełni zintegrował z tą przestrzenią Boga. Tego jeszcze nie ma, ale wszystkie dążenia człowieka powinny znajdować swój finał właśnie w tym, żeby się w pełni do tej przestrzeni zintegrować. Trochę może potem powiem dokładniej w następnym slajdzie, o co to dokładnie chodzi. W każdym razie patrzmy teraz właśnie na różnego rodzaju zjawiska, jakie tutaj między tymi strefami zachodzą. Więc między tą przestrzenią fizyczno-biologiczną i najpierw przestrzenią kognitywną, właśnie człowiek poznaje rzeczy materialne, w jaki sposób tą swoją wiedzę przetwarza, tak, że potem może skutecznie działać. I nie tylko działa w ten sposób, jak zwierzęta to czynią, ale może także wpływać, wprowadzać nowe obiekty przez siebie wymyślone. Na przykład tutaj taki samolocik narysowałem na tą przestrzeń materialną i ją zmieniać i kształtować. Tutaj jest właśnie cała rzecz w dyskusjach filozoficznych, co jest źródłem godności ludzkiej. Otóż nawet mnie na lekcji religii uczono, że tym się różni człowiek od zwierzęcia, że ma rozum i wolę. Otóż no nie. Źródłem godności człowieka według chrześcijańskiej koncepcji jest to, że jest zdolny do miłości. To jest rzecz, nawet jeżeli jego rozum nie działa najlepiej, jeżeli wola nie jest taka jak trzeba, jest uszkodzona czy osłabiona, to godności człowieka jeszcze nie przekreśla, póki jest zdolny do miłości. I tutaj mamy właśnie wielki problem, kiedy wkraczają technologie sztucznej inteligencji na przykład, które mogą powiedzieć, aha, te nowe urządzenia też będą w stanie myśleć, działać, podejmować decyzje. No ale dobrze, ale to nie oznacza, że będą one równe ludziom. Właśnie z tego powodu, że no, nie są w stanie integrować się z tą przestrzenią agatologiczną miłości Boga. I to jest właśnie główny błąd takiego nurtu jak masoneria, która głosi, że rozum ludzki jest bóstwem. W czasie rewolucji francuskiej właśnie powstawały katedry katolickie, były zamieniane w świątynie bogini rozumu. Bogini rozumu. Właśnie to jest to. I to i ten błąd trwa do tej pory. Kiedy człowiek nie jest w stanie myśleć, bo już osiągnął jakiś tam wiek, kiedy jego wola jest często sparaliżowana, no to już współczesny świat mówi, że jego godność się zakończyła. To już nie jest człowiek, kogoś takiego się należałoby pozbyć jak najszybciej. I tak to jest. I teraz mamy właśnie pewnego rodzaju działania w przestrzeni kognitywnej, kiedy jedna myśl, jedno pojęcie działa na inną. No to jest właśnie myślenie, to jest właśnie rozumowanie, no to jest na przykład dokonywanie jakichś operacji matematycznych. I wreszcie to, co najbardziej nas interesuje, to jest, w jaki sposób przestrzeń Boga oddziałuje na te dwie przestrzenie pozostałe. Właśnie jeśli chodzi o przestrzeń fizyczno-biologiczną, no to Bóg działa poprzez akty stworzenia.
I to jest właśnie to, co świetnie święty Tomasz Akwin opisał w tekście, który przytoczyłem. A jeśli chodzi o przestrzeń kognitywną, to Bóg działa, ale w ten sposób, że objawia człowiekowi to, kim jest. I to jest właśnie objawienie. To nie jest coś, co człowiek może poznać, eksplorując właśnie ten świat, tę przestrzeń fizyczno-biologiczną, ani eksplorując swój umysł. To jest coś zupełnie innego. To jest coś nieporównywalnego z tymi dwoma rzeczywistościami. To jest coś, wobec czego rozum musi okazać posłuszeństwo, bo inaczej nigdy z tą strefą agatologiczną Boga się nie zintegruje. Nie ma takiej możliwości, że człowiek to osiągnął, bo nawet nie za bardzo wie, co to jest ta miłość. Co to jest ta miłość? Wiemy, że tutaj to słowo miłość działa trochę jak wytrych, że to w każdym razie wszystko w tej chwili niemalże podlega pod tę kategorię i zaprzeczenie tego. No i teraz właśnie odpowiedzią człowieka obdarzonego rozumem i wolą jest wiara. Właśnie, która przyjmuje objawienie i która mówi, dobrze, moim zadaniem jest zintegrować się z tą strefą Boga, nauczyć się miłości i wejść w sposób działania, który jest charakterystyczny tylko dla Boga. Ale to jest droga długa i dlatego Pan Jezus mówi, że musicie stać się jak dzieci, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. To jest oczywiste, że my tutaj ze swą własną dorosłością i środkami poznawczymi, dzięki którym możemy sobie podporządkować ziemię, nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić nic. I teraz przejdźmy do następnej części, która której zadałem takie właśnie dosyć prowokujące pytanie, czy wobec tego wszystkiego, co żeśmy powiedzieli, czy można, czy prawda w ogóle jest możliwa bez Boga? Według Tomasza z Akwinu nie. Bo już wiemy czemu. Bóg mogłoby się wydawać, no dobrze, prawda to jest po prostu odwzorowanie rzeczy materialnej na kategorie umysłowe, więc tutaj ta strefa agatologiczna i Bóg jest nam kompletnie niepotrzebny. No i tak rzeczywiście zaczęli filozofowie postępować, począwszy od XVI wieku, że ta strefa Boga jest kompletnie niepotrzebna i powoli zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Więc trzeba sobie od razu powiedzieć, co to jest ta przestrzeń fizyczno-biologiczna. No to jest coś, co wiemy, co istnieje samo z siebie, ma swój początek i będzie miał swój koniec. W tej chwili wiemy, że świat powstał te prawie 14 miliardów lat temu i zakończy się na pewno. Znaczy tutaj też jest pewnego rodzaju, niektórzy podają liczbę chyba około 40 kilku miliardów lat, kiedy nasz wszechświat na pewno przestanie istnieć. I właśnie do tego faktu bardzo często, jeszcze zanim oczywiście teorie wielkiego wybuchu powstały i tym podobne sprawy, no do tego faktu się właśnie odwołuje pierwszy typ dowodu na istnienie Boga, no, który mówi, że ta przestrzeń
fizyczno-biologiczna sama z siebie istnieć nie mogłaby. Po prostu koncepcja istnienia jakiejś odwiecznej materii jest niespójna. Po prostu tego się utrzymać nie da. I to jest właśnie pierwszy typ dowodów na istnienie Boga. Z tym, że mówię, to nie mówi o tym, jaki jest ten Bóg. Że ten Bóg jest miłością, agapę, absolutnie tego to nie mówi. Że to jest Bóg objawienia, jakiego nam objawia Pismo Święte, też o tym nie mówi. Mówi tylko tyle, że musi być coś, co jest powodem istnienia tej właśnie przestrzeni fizyczno-biologicznej, bo ona sama z siebie po prostu ani nie mogła powstać i w tej chwili, kiedy istnieje, wiemy, że wieczna też nie będzie. No i drugi taki fakt to jest to, że ta przestrzeń fizyczno-biologiczna no, wykazuje wyraźne zachowanie celowe i ewolucyjne. No to jest trochę przypomina tak zwaną piątą drogę świętego Tomasza wskazującą na istnienie Boga, chociaż no, tam on mówi głównie o tym, że no, każda rzecz przejawia jakieś działanie celowe, no i to wskazuje na Boga. Ale my mamy znacznie mocniejszy dowód w tej chwili, bo wiemy, że po prostu cały wszechświat zachowuje jakby celową ewolucję wbrew powszechnemu prawu entropii, staje się coraz bardziej skomplikowany i tworzy coraz bardziej złożony byty. No i to nie tylko, że człowiek powstał, ale sama ludzkość w pewien szczególny sposób ewoluuje i jakby zmierza do jakiegoś celu. No i tutaj Bóg może powiedzmy, że występuje nie jako wielki architekt czy wielki projektant, ale jest to jakimś rodzajem atraktora, czyli jest jakby jakaś moc przyciągająca, pociągająca, która sprawia, że pozornie ślepa gra przypadków prowadzi do jakiegoś celu, który jest kompletnie nieprzewidywalny. Kompletnie nieprzewidywalny. Wiemy po prostu, że kiedy Darwin układał swoją teorię ewolucji, był przekonany, że to tylko ślepy przypadek gra jakąś rolę. Teraz wiemy oczywiście, że to jest kompletnie niemożliwe, że poszczególne fazy ewolucji wszechświata są bliskie prawdopodobieństwu zero, żeby w ogóle mogły mieć dalej miejsce. Taka rzecz jak powstanie pierwiastków. Jest to praktycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę układ. No i potem jeszcze wiele innych rzeczy, takich jak powstanie życia, dajmy na to, o, i inne takie rzeczy. Więc i teraz mamy przestrzeń umysłową, przestrzeń kognitywną, która też wcale nie jest nieśmiertelna, ponieważ istnieje dotąd, dokąd będą istniały, skądinąd śmiertelne istoty rozumne, posługujące się pojęciami, tworzące i przechowujące je. I to jest właśnie wielkie złudzenie bardzo wielu ludzi, którzy twierdzą, że jeżeli się dostaną do tej przestrzeni semantycznej, kognitywnej, staną się sławni, trafią do encyklopedii, będą z tak sławnymi postaciami jak Newton, dajmy na to, czy jeszcze parę innych takich, no to będą nieśmiertelni właśnie w tej przestrzeni. No ale wiemy, że to wcale tak nie jest. Tak? Słucham. Pytanko do tego. A świat idei, czyli świat matematyki, świat praw, które odkrywamy, wydaje się, że one gdzieś tam egzystują, a my je tylko odkrywamy. No to widzę, że jesteś platonikiem tutaj. Ja nie sądzę mimo wszystko, że te byty matematyczne one istnieją gdzieś poza
umysłem ludzkim. To jest mój prywatny punkt widzenia, no ale dobrze, każdy może mieć swój inny. Może to tak nie być, ale wydaje mi się, że to jednak jest coś, co nie da się z tej przestrzeni kognitywnej wyprowadzić. Otóż właśnie poeta rzymski, jeden z najbardziej znanych poetów starożytności, Horacy, napisał taki wiersz Exegi Monumentum Ere Perennius, czyli wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu. Tak? I co to jest ten pomnik trwalszy od spiżu? To są jego wiersze. On był przekonany, że tylko wiersze są tak dobre, że wszyscy będą się ich uczyć i pamięć o nich po prostu przetrwa na wieki. Chociaż on mówił, pisze tam dalej w tym wierszu, że dopóki kapłan będzie składał ofiarę Jowiszowi na Kapitolu, to wtedy tam pamięć jego przetrwa. Nie mylił się. No i ten, i tak, 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 tak. No i ten, i potem jeszcze napisał w tym wierszu to słynne stwierdzenie non omnis moriat, nie całe umrę. No właśnie, nie całe umrę, bo moje ciało umrze sobie, ale te jego wiersze, w których on cały jest, no to w jakiś sposób przetrwają. No ale to zależy od tego, czy ludzkość przetrwa. A to wcale nie jest takie pewne. Jak wiemy, ludzkość wcale nie musi przetrwać. Ale wiersze to jednak nie są inne jakieś byty niż byty idealne w rodzaju, jak wiemy, właśnie matematycznie. Nie? No, więc właśnie, ale to mimo wszystko są gdzieś tam przechowywane, prawda? Pamięci ludzkiej, no, mówię o tym, jeżeli ludzi by nie było, to byty idealne nadal istnieją matematyczne, tak? Tylko że nie są po prostu poznawane. Prawo my nie wymyślamy. No byty matematyczne, tak, no to znaczy to jest fakt, że to jest, że ten... Jest pewna zasada funkcjonująca gdzieś, którą my poznajemy. Święty Tomasz powiedział, że Bóg nie może zrobić trójkąta na płaszczyźnie takiego, który nie ma 180 stopni w sumie, tak? No tak, tak, ale to jest, no widzisz, ale kiedy weźmiesz już geometrię nie euklidesową, to możesz taki trójkąt otrzymać. A to już nie płaszczyzna. No tak, ale to w tym momencie, jeżeli tworzysz geometrię nie euklidesową, wtedy możliwe jest to trójkąt, który ma więcej albo mniej niż 180. Czy to jest w geometrii Riemanna, czy w geometrii Łobaczewskiego, to takie rzeczy są możliwe jak najbardziej. A to jest tylko kwestia tego, że 15 aksjomat Euklidesa, który mówi o tym, że jeżeli mamy dwie proste równoległe, to one nigdy się nie przetną, no to ktoś ten właśnie ten aksjomat zanegował, no i otrzymał geometrię kompletnie inną, tak? Po prostu stwierdził, że albo się przetną, albo że w ogóle chyba w przypadku jest nieskończenie wiele nawet. Riemanna to on w ogóle chyba nawet stwierdził, że w ogóle nie może być taka sytuacja, że one się ten... że one kiedykolwiek będą równoległe, tak. No. Ale wszystkie te geometrie są prawdziwe w ramach... No tak, 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 ale to są, wiesz, no, to są w jakimś sensie twory ludzkiego umysłu, które, no, wiesz, owszem, no, mówię, że z wielu matematyków jest po prostu naturalnymi platonikami, bo oni wierzą w to, że to są jakieś byty, no po prostu. Z tym, że może nie jest to tak najbardziej istotne z naszego punktu widzenia. Bo jest jeszcze tak, jeszcze zaczniemy mówić teraz może o przestrzeni agatologicznej. Ojej, zaraz wam przeczytam.
ale się skoncentrujemy, w jaki sposób człowiek może wiedzieć, że ona w ogóle istnieje. I jak gdyby z tego się wywodzi właśnie trzeci rodzaj dowodu na istnienie Boga, który wskazuje na dążenie człowieka do dobra i do szczęścia i wskazuje na Boga jako coś w rodzaju absolutnego dobra. To jest właśnie ten cel, ku któremu człowiek zmierza intuicyjnie, nie za bardzo wiedząc jeszcze o co chodzi. Tak jak święty Paweł mówi, że poganie Boga po omacku szukają w Dziejach Apostolskich w rozdziale 17. No i Konstytucja Soborowa Gaudium et Spes w rozdziale 24 daje chyba najdokładniejszą definicję. Ojej, tutaj ją mam, bo mam notatki osobno. Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał sam dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z samego siebie. No to jest właśnie ta istota miłości agape. Ksiądz Blachnicki używał pewnego skrótu myślowego, kiedy mówił, że miłość to jest posiadanie siebie w dawaniu siebie. No to jest właśnie ta definicja z Gaudium et Spes, czyli jako bezinteresowny dar z siebie samego. W księdze Koheleta, której autor mówi, w zasadzie jest to wielkie i piękne rozważanie, na czym sens życia polega, dochodzi na samym końcu do takiego właśnie wniosku paradoksalnego. Rzucaj swój chleb na wodę, a po jakimś czasie go odnajdziesz. To jest właśnie to. Dawaj z siebie coś bezinteresownego, nie licząc na to, że cokolwiek z tego będziesz miał, a to dobro do ciebie wróci w sposób nieoczekiwany. To jest właśnie to doświadczenie istnienia człowieka w sferze Boga, w sferze dobra, intuicyjne, może nie do końca uświadomione, ale które daje człowiekowi poczucie spełnienia i szczęścia. Właśnie wtedy, kiedy jest w stanie działać właśnie tak. A co mu w tym przeszkadza? No oczywiście przeszkadzają mu w tym naturalne popędy, które odziedziczył ze świata zwierzęcego, które w jego życiu są nie do uniknięcia, ale wtedy, kiedy właśnie biorą górę nad tym dążeniem do miłości, do posiadania siebie, w dawaniu siebie, wtedy zaczynają działać na człowieka destrukcyjnie, co Pismo Święte definiuje jako trzy pożądliwości. U świętego Jana pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia. No i co to jest? U świętego Ignacego Loyoli w jego ćwiczeniach, to jak najbardziej przy medytacji trzech sztandarów, nie dwóch sztandarów, przepraszam, trzech tego co innego, dwóch. Ten jak najbardziej te pożądliwości występują. Chodzi o zaspokojenie zmysłów, dążenie do gromadzenia dóbr, dążenie do panowania nad innymi i dążenie do rozgłosu. I te dążenia obejmują zarówno obiekty przestrzeni fizyczno-biologicznej, że chcemy mieć więcej pożywienia, chcemy mieć więcej pieniędzy, chcemy być bardziej rozpoznawalni, ale mogą też dotyczyć przestrzeni kognitywnej,
chcemy wiedzieć więcej, chcemy być bardziej rozpoznawani, na przykład w internecie. Chcemy mieć władzę, nie tylko władzę nad ludźmi, ale władzę nad ideami. To jest właśnie rodzaj władzy, który jest szalenie niebezpieczny. Chcemy sobie podporządkować ludzkie myślenie. To właśnie czynią niestety współczesne ideologie, które chcą wypaczyć myślenie tak, aby komuś to na rękę było, aby miał większą władzę nad tym człowiekiem czy nad tym społeczeństwem. No i ta miłość agape, też trzeba właśnie wyjaśnić, co to jest po grecku to agape. Otóż to się wywodzi od rdzenia agamai, to znaczy podziwiać, zachwycać się, wysoko cenić. No i to jest to, iż człowiek dostrzega wartość w innym człowieku, czy też w Bogu, tak, że potrafi do tego stopnia podziwiać, zachwycić się, wysoko go cenić, iż ceni go bardziej niż samego siebie nawet. No i to dążenie, które w człowieku jest skądinąd naturalne, jest w wyniku grzechu pierworodnego szczątkowe i przetłumione. No i to jest właśnie ta rzecz, że w chwili, kiedy człowiek podlega tej sile, jaką jest miłość agape, wtedy odwzorowanie rzeczy na umysł jest prawidłowe. Ale kiedy górę bierze właśnie potrójna pożądliwość, wtedy dochodzi do zniekształceń percepcji spowodowanych chęcią naginania rzeczywistości do realizacji zaspokojenia zmysłów, bogactwa, sławy, władzy. I to świetnie widać w nauce. Świetnie po prostu. Ja kiedyś zajmowałem się przez moment historią nauki, przeczytałem sporo ciekawych materiałów na ten temat, jak różni uczeni naginali różne wyniki badań, nawet w fizyce, chcąc udowodnić jakieś tezy. Ktoś na przykład był zwolennikiem teorii atomowej, która w XIX wieku wcale do większości, że tak powiem, na większości uniwersytetów wcale nie wykładano tego. Uważano, że nie, że raczej materia jest podzielna w sposób nieskończony. No i był taki, prawda, Millikan, który między innymi zmierzył podstawowy ładunek elektryczny. No i to było niesamowite, jak ten człowiek manipulował wynikami badań laboratoryjnych. Miał szczęście, miał ogromne, że tak po prostu ten materiał wyselekcjonował, że uznał, że jakaś tam wartość jest tym, jest rzeczywiście tą wartością ładunku elektronu. Potem się to zostało potwierdzone. Ale kiedy właśnie historycy nauki przeglądają całą historię takiego eksperymentu, to stwierdzono po prostu fałsz na fałszu. On po prostu tak mocno wierzył w to, że te elektrony istnieją, że atomy istnieją i chciał pognębić swoich przeciwników, którzy także robili badania laboratoryjne, systematyczne, z tą aparaturą jako bada i podawali wyniki rzetelne, z których wynikało, że nie ma czegoś takiego jak ładunek podstawowy, bo po prostu nie było tak, że ten ładunek podstawowy występował jako taka wspólny podzielnik wszystkich innych wyników laboratoryjnych. Tak? I jeszcze było mnóstwo takich
rzeczy, po prostu uczeni także działają pod wpływem pewnych pasji, pewnych ideologii, dążą do tego, żeby właśnie tę moją hipotezę uratować, w jakiś sposób udowodnić i pognębić tych, którzy myślą nie tak. I to niestety widać dzisiaj, już nie będę przykładów przytaczał takich i innych, ale patrzmy teraz, że w dziedzinie LGBT jest choćby o to jest szlaban całkowity na wszelkie badania naukowe i socjologiczne na ten temat. Nie wolno tam niczego dowodzić. Nie wolno, bo po prostu wiadomo z góry, jak ta prawda ma wyglądać. A jeżeli ktoś twierdzi, że prawda jest inna, to mu się mówi, ale godność tych ludzi wymaga tego, żeby tutaj niczego tutaj nie mierzyć, niczego nie porównywać i tak dalej. Tak się to dzieje. Wtedy, kiedy właśnie jakby staramy się wykluczyć ten czynnik Boga. Właśnie się dzieje takie coś. I to jest niestety nieuniknione. Bo jeżeli po prostu człowiek nie oprze się, nie zawierzy całkowicie tej właśnie siły, jaką jest miłość agape, no to w tym momencie górę biorą nad nim te wszystkie pożądliwości, o jakich jest mowa. I to jest nieuniknione. Mogę jedno słowo do poprzednich? Tak. Do poprzedniego slajdu, gdybyś mógł cofnąć. Bo to, co na tym slajdzie widzimy, jest bardzo smutne i niepokojące. Co? Nie, za daleko. To? Bo system wartości i tak dalej. Jeśli tą siłą jest miłość agape, wtedy odwzorowanie rzeczy na umysł jest prawidłowe, czyli jest ta prawda, tak? Tak, wtedy, w tym momencie ten świat rzeczywiście... Tylko jakie mamy na to szanse, tak? W punkcie poprzednim... Słuchaj, dowód jednak... na to jest bardzo prosty. Tylko w cywilizacji inspirowanej chrześcijaństwem doszło do wielkich odkryć naukowych, które zmieniły nasze życie. Mniej więcej w XVII wieku się to dokonało. Żadna inna cywilizacja, łącznie z chińską, z Indią i jeszcze parę innych takich, do tego nie doszła. Ale Jacku, ja nawiązuję do tego, co napisałeś wcześniej, że agape, dążenie do tego, do agape, jest w nim jakby szczątkowe i przytłumione. Jest to rana grzechu pierworodnego. No ale my mamy chrzest. Mamy szczątkowe, cytuję, i przytłumione. Troszkę smutno mi się zrobiło. No że... czy to jest prawda? A w ogóle no, Luther, mamy szansę Luther twierdził, że nie szczątkowe i przytłumione, tylko że w ogóle już tego nie ma. Czy niestety zostało powtórzone w drugim punkcie czterech punktów tak, tego no, życia tam. Tylko że ja mówię, właśnie my po to chrzest mamy, który jest lekiem na ranę grzechu pierworodnego. I ponieważ... Ale nie na skutki. Ale to nic nie pomaga w tym. No jak to nic nie pomaga? Właśnie całe dzieje chrześcijańskiej cywilizacji uczą nas o tym, że to pomaga jak najbardziej. Tylko że nie w ciągu może jednego życia czy jednego pokolenia, ale efekt długofalowy jest niezaprzeczalny. Cywilizacji w sensie chrześcijańskim. No, tak. Ale że jakiś duch w końcu doszło do tego, że człowiek poznał te podstawowe fizyczne prawdy, zaczął skutecznie działać i to zmieniło nasze życie. To niewiele ma wspólnego ze zbawieniem jednostek. Ten cały długofalowy termin. Zbawienie to jest jeszcze coś innego, to jest właśnie ta integracja, ale mówię o tym, że to chodzi mi Jacek, tylko do mikrofonu. Tak, dobrze.
Chodzi mi tylko o to, że mogłoby się wydawać, że kiedy odrzucimy Boga, właśnie tę strefę Boga, to po prostu nie powinno nam to przeszkodzić jako ludziom w prawidłowym odwzorowaniu świata materialnego na nasze koncepcje umysłowe. Bo po prostu tutaj, no jedy, tutaj nie ma jakiejś takiej bezpośredniej interwencji Boga. Ale jednak głębsza analiza wykazuje, że owszem, że jeśli ten czynnik Boga wykluczymy całkowicie, to także nasze siły poznawcze jako ludzi zostaną osłabione. I to tak, że no, do pewnych rzeczy, do pewnych prawd możemy sami z siebie nie dojść nigdy. Chociaż moglibyśmy. Ale tak mi powiedzieć prawa fizyczne na przykład? No, są pewne prace historyków nauki, które wskazują na to, że jednak pewne chrześcijańskie idee, pewne, że tak powiem, takie właśnie metafizyczne założenia odnośnie świata materialnego mogły powstać tylko pod wpływem chrześcijańskich doktryn. I to, że na przykład wtedy fakultety teologiczne ramię wpracowały z logikami i matematykami, i to było wielkim ułatwieniem, ponieważ matematyk sobie czytał w Księdze Mądrości na przykład, ty wszystko uczyniłeś według miary, liczby i tam jeszcze czego. No to jak na to patrzył taki logik, fizyk czy matematyk? Powiedział, owszem, wobec tego świat został stworzony według pewnych prawd matematycznych. No i proszę bardzo, ta myśl była drążona na uniwersytetach i wreszcie doszło do tego, że rzeczywiście ktoś te prawa odkrył. No, ja mówię, to jest, może potem sobie jeszcze te rzeczy na dalszą dyskusję zostawimy, bo teraz przechodzimy do rzeczy tego, chcielibyśmy się zastanowić nad tym, jak to się stało, że od tej definicji prawdy stopniowo świat nauki i filozofii odszedł, poczynając od XVI wieku. No więc najpierw się pojawili jeszcze przed XVI wiekiem średniowieczni nominaliści, no, którzy odmówili pojęciom jakichkolwiek związków z rzeczywistością poza użytecznością. No bo oni po prostu odkryli, że niektóre pojęcia mogą istnieć jedynie w umyśle, na przykład takie fantastyczne istoty jak centaury albo tak zwane uniwersalia, takie jak sprawiedliwość, wolność i tak dalej. Znaczy to jest argument bardzo słaby, no bo wiemy, że nie wszystkie artefakty przestrzeni kognitywnej muszą akurat istnieć też i w przestrzeni rzeczywistej, tak? No ale no taki pierwszy wyłom nastąpił wraz z Kartezjuszem, no i z tym swoim myślę, więc jestem, cogito ergo sum. No, to był ktoś, który twierdził, że sfery ciała i ducha są całkowicie niezależne, więc umysł i
sfera materialna są kompletnie od siebie niezależne i tylko tam się niekiedy dają synchronizować. Po prostu te dwie rzeczywistości się rozjechały kompletnie. Następnie Spinoza, Baruch Spinoza, żydowski uczony z Niderlandów, no, który właśnie wprowadził pojęcie prawdy kompletnie przeciwne do Arystotelesa, o którym żeśmy czytali przedtem. Bo prawda dla niego jest właściwością odpowiedniego pojęcia. No, czyli to jest jakaś logiczna wartość, po prostu jakiejś zmiennej, logicznej. I pisał tak. Pojęcie jest odpowiednie, jeśli rozważane same w sobie i bez odniesienia do zewnętrznego obiektu, ma wszystkie własności wewnętrzne przysługujące prawdzie. Więc prawda to jest coś, co po prostu jest jakimś konstruktem umysłowym i nie ma absolutnie żadnego związku z rzeczywistością, która jest na zewnątrz nas. No i wreszcie Kant, chociaż tutaj no, jego wpływ jest trochę pozytywny i trochę negatywny. To jest bardziej chodzi o interpretację Kanta, no, który mówił, że rzecz sama w sobie jest niepoznawalna. No to jest zupełnie co innego niż święty Tomasz z Akwinu twierdził, że my przez umysł mamy zdolność posiadania istoty rzeczy. Kant twierdził, że nie, ale że możemy badać rzeczywistość jedynie za pomocą tak zwanych sądów syntetycznych a priori. To znaczy możemy sobie konstruować na przykład jakiś model matematyczny, a następnie możemy zweryfikować przez eksperyment, czy ten model matematyczny rzeczywiście opisuje tak, jak się zachowuje dany obiekt. Więc to jest w porządku, z tym, że no tutaj nie chcę w jakieś większe szczegóły wchodzić. Bo to jest chyba nieistotne w tej chwili. No niewątpliwie gorszą rzeczą uczynił Hegel, który uważał prawdę za samonapędzający się mechanizm logiczny, jego schemat teza, antyteza i synteza. No, trzeba przyznać, że to jest schemat panteistyczny, ale potem, który wszedł akurat do materialistycznej filozofii Marksa i Engelsa. Więc potem nastąpił cały wysyp innych, właśnie tych nieklasycznych koncepcji prawdy, ale one wszystkie mają jedną cechę. One mówią, że prawda to jest wyłącznie cecha prawidłowego rozumowania. Że zewnętrzne rzeczywistości mogą w ogóle nie istnieć, ale jeżeli rozumowanie jest poprawne, no to w tym momencie możemy uznać, że coś jest prawdą albo nie jest. No i koncepcja spójnościowa, która mówi o tym, że prawdziwe pojęcie musi się wynikać lub się nawzajem uzupełniać. Koncepcja pragmatyczna, która mówi o tym, że prawdziwe jest to, co umożliwia nam skuteczne działanie w świecie. To jest częściowo prawda, bo tak jest, ale no, w tym momencie jest bardzo trudno się oprzeć na biblijnej koncepcji prawdy i o tym, co pisał o Bogu święty Tomasz z Akwinu. Że Bóg może w jakiś sposób odwzorować swoją rzeczywistość na nasz umysł czy na świat materialny. Właśnie tutaj, w tym momencie ten aspekt prawdy ginie przy
tej koncepcji pragmatycznej. No jest wreszcie konstruktywizm, który twierdzi, że po prostu prawda to jest coś, co się pojęciom nadaje, jeżeli odzwierciedlają one świadomość, czy to jakiejś grupy społecznej, czy nawet poszczególnego człowieka. No i to jest, jeśli przy przypadku grupy czy klasy społecznej, no to jest marksizm, wiadomo, a w przypadku jakichś małych grup czy nawet jednostek, no to jest postmodernizm. No i wreszcie definicja, która w ogóle moim zdaniem rozwala wszystko, Jurgena Habermasa, bardzo znanego współczesnego filozofa, która mówi, że prawdziwość polega na uzgodnieniu przez poszczególnych ludzi, co jest prawdą, a co nie jest. No, po prostu możemy sobie dyskutować między sobą, po czym dochodzimy do wniosku. Wszyscy się zgadzamy, że 2 razy 2 jest 5. O, proszę bardzo. Tworzymy nowy rodzaj matematyki, tak, albo sobie stwierdzamy, że jeżeli jakiś pan się czuje panią, no to on jest panią, tak jest, wszyscy wiemy o tym. Takie są nasze wartości europejskie, postępowe i tak dalej. Taka jest prawda i już. No i mamy tutaj upadek całkowity. Należałoby oczekiwać, że po tym wszystkim nasza cywilizacja, która z pewnej koncepcji prawdy właśnie wyrosła, musi się rozsypać w szybkim tempie. No i wreszcie Marx. Filozofowie jedynie interpretowali świat na różne sposoby, a chodzi o to, aby go zmienić. To jest o Feuerbachu, więc nie obchodzi nas, jaki jest ten świat. Ważne jest to, żeby on był taki, jaki sobie go wyobraziłem. A Nietzsche, no to już w ogóle w tym momencie mamy. Co jest dobre? Wszystko, co uczucie mocy, wolę mocy, moc samą w człowieku podnosi. Co jest złe? Wszystko, co ze słabości pochodzi. Co jest szczęściem? Uczucie, że moc rośnie, że przezwycięża się opór. Niezadowolenie, jeno więcej mocy, niepokój w ogóle, jeno wojna, nie cnota, jeno dzielność. Czyli nie jest ważna, jaka jest rzeczywistość, ale ważne jest tak, aby ją ukształtować, aby spełniała moje osobiste cele w tym momencie. No i jakie są tego konsekwencje? No, kategoria prawdy ustępuje kategorii wartości. O czym już żeśmy właśnie mówili. Następuje katastrofa semantyczna. Pewne słowa przestają mieć znaczenie takie, jakie sobie przypisaliśmy. Na przykład sprawiedliwość, na przykład tolerancja i parę takich różnych rzeczy. Bo w każdym systemie wartości te wydawałoby się powszechnie zrozumiałe pojęcie zaczyna być rozumiane w kompletnie inny sposób. No i właśnie tak, brak poszanowania dla dzieła stworzenia, tak, to jest prawda, bo człowiek jest panem wszystkich rzeczy, może sobie zrobić to, co chce. No i to się z tym łączy, upadek autorytetu nauki. Bardzo mi przykro, no ale w tej chwili, kiedy wszyscy sobie zdają sprawę, że nauka jest manipulowana, w różny sposób autorytet uczonych spada straszliwie. Już nie chodzi o to, że tam ci antyszczepionkowcy, ale choćby takie sprawy dotyczące właśnie kryzysu klimatycznego. Wszyscy widzą na stronie internetowej, że można sobie taką znaleźć listę kłamców, jak się nazywa, ojej, ludzie, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie, i to jest ta lista kłamców. I to są bardzo często wybitni naukowcy z różnymi
tytułami, którzy przedstawiają wyniki badań, które albo przeczą, albo nieco niuansują te tezy, które wszyscy wierzą w tej chwili. Oni są na czarnej liście, tak jakby to byli kłamcy oświęcimscy. Prawda? I tak są właśnie traktowani. No bo oni przeczą czemuś, co jest oczywiste, a skoro przeczą, to chcą, żeby klimat się tak zmienił, żebyśmy wszyscy powymierali w szybkim czasie. Więc to jest taka lista właśnie kłamców klimatycznych. I tak to wszystko działa. Jedni drugi nie ma już prawdy obiektywnej, bo nie można publikować badań, które by tym powszechnym dogmatom zaprzeczały. Owszem, ktoś może na przykład stwierdzić, że te wyniki badań go nie przekonują, że trzeba inne zrobić, a wtedy już mamy jakąś dyskusję. A teraz, jeżeli ktoś chce przyjść na uniwersytet z jakąś taką tezą, to rektor mówi, takich my takich ludzi nie dopuszczamy i koniec. Żadnej dyskusji już nie ma. No i to się wiąże dalej z ideologiczną przemocą w środkach przekazu, o której wszyscy wiemy. No i życie społeczne coraz bardziej jest oparte na manipulacji. Ludzie po prostu nie wierzą w pewne informacje, tworzą się jakieś światy równoległe. I po prostu jak nie ma prawdy obiektywnej, w tym momencie nie ma żadnej komunikacji, nie ma żadnej możliwości, żeby wszyscy się przekonali, jak jest. No i jeszcze ostatnia rzecz, to jest coś bardzo ważnego, ale równocześnie niezrozumiałego i co można właśnie zrozumieć tylko wtedy, kiedy znamy właśnie ten drugi rodzaj prawdy, o którym święty Tomasz z Akwinu mówi. Wcielenie Syna Bożego możemy zinterpretować jako idealne odwzorowanie wewnętrznego życia Trójcy Świętej na przestrzeń zarówno kognitywną, jak i fizyczną, biologiczną. Chodzi o to, że Jezus, kiedy przychodzi na świat w ciele, które ma ludzki umysł, ludzką wolę, ludzki rozum, równocześnie nie przestaje być Bogiem. A to oznacza, że On wszystkie te rzeczy, wszystkie te procesy, które zachodzą w sferze Boga, zostały uwidocznione w świecie materialnym, ale także w świecie ludzkiej umysłowości. O, tak bym powiedział. I to jest prawda, ponieważ jest to odwzorowanie idealne między życiem Boga, a właśnie naszym życiem zarówno umysłowym, jak i materialnym. I dlatego Jezus może o sobie powiedzieć, że jest prawdą. Życie Trójcy Świętej się ukazało przed naszymi oczami na ziemi. I właśnie przez to, że ono się ukazało i przez to, że tak trudno jest właśnie zdefiniować to, czym jest ta miłość, nie ma w zasadzie dobrej definicji, można tak mniej więcej, można to wyjaśnić bardziej na przykładach niż na jakichś abstrakcyjnych teoriach, możemy tylko wskazać, że to nowe życie, życie Boga, do którego dążymy, to jest właśnie Jezus. Gdybyśmy Go nie mieli, to wszystkie te nasze gdybania, czym jest ta miłość, do której dążymy, byłyby mocno niedoskonałe, czy nawet zafałszowane. To tylko dzięki Niemu wiemy, co to jest ta miłość. Innego wzorca nie ma. Ja tutaj przytoczyłem wiele fragmentów z Pisma,
który chyba najistotniejszy jest ten. To jest bowiem wolą Ojca mojego, aby każdy, kto kontempluje, nie widzi Syna, to jest po grecku jest teoron, każdy, kto kontempluje Syna i wierzy w Niego, czyli opiera swoje życie na Nim, miał życie wieczne, czyli miał życie samego Boga, życie sfery agatologicznej, jakby to ksiądz Tischner powiedział. I cóż nam pozostaje? Pozostaje nam kształtować nasze życie według tego wzoru, bo on jest właśnie bramą, poprzez którą możemy przejść do tego właśnie świata Boga. Bez tego drogi żadnej nie ma. Że to jest wyrażenie może myśli, którą, prawdę, którą znamy bardzo dobrze, ale w sposób taki może powiedzmy bardziej współczesny i posługując się pewną troszkę inną terminologią, która mam wrażenie może być bardziej zrozumiała dla pewnego typu odbiorców. I to chyba wszystko, co miałem dziś do powiedzenia.